Zelna po epokowym drugim półfinale. Słuchajcie, jest wygrany, jest wygrany. Czyli Oleg Furko, świetnie. Dziękuję. Dzięki. Dzięki. Żeby nie było, że nie gratuluję. Oleg wygrał w Żytniej IP-ie, ale... Po to, samochód i wycieczkę jeszcze. No to... No od Hopium, od Hopium. Okay, tutaj nasz sponsor. Hopium... Ale to nie mówiliście, że tak grubo będzie. A, widzisz. Kamil, uspokój się. Dla ciebie nie byłoby. Hopium daje oczywiście uważenie zwycięskiego piwa, ale i tutaj są, słuchajcie, finaliści. Już nie półfinaliści, finaliści. Czyli Olek i Kamil. Ważycie piwo w stylu Double IPA. Czyli imperialna IPA. Imperialna IPA. Kiedy się spotykamy? 12 grudnia. 12 grudnia w Jabberwocky, z tego co kojarzę. W Jabberwocky nas wpadacie, żeby sprawdzić tych dwóch kolesi, czy oni się do czegoś nadają. Słuchajcie, dzisiaj bitwa była naprawdę jak zwykle zacięta. 5 głosów różnicy. Naprawdę bardzo mało. Bardzo mało, jak na 60 osób, które brały udział w bitwie. Ale wyrównane by było. Ale co jest najważniejsze, słuchajcie? Najważniejsze jest to, że wygrany waży u Bartka w browarze w Hopium. Bartek, ale ty pozwolisz na uważenie tej imperialnej IPy, czy im zrobisz jakiegoś Brenner Weissa? Muszę je zastanowić teraz, jak dajesz taką propozycję. No wiesz, no. To nie jest łatwa rzecz, takie zrobić 19 Belgie, nie? Czy tam 20? Się zrobi się. Się zrobi się, nie? Tak. Mi się wydaje, że Hopium ma takie możliwości, że każde piwo będzie dobre. Będzie dobre i uważamy, jak najszybciej się da. Świetnie, także wbijacie w sobotę. W sobotę? 12 grudnia do Jabberwocky. Zapraszamy. Zapraszamy. Ostateczna bitwa, wszystko się wyjaśni. Będzie do wygrania 25 piw od Hopium. To już razem chyba 75. Razem będzie 75 piw. Tak. Czyli beczka. No. Beczka, bo my nikomu nie rozdajemy, my oddajemy wam. I tylko tyle, no. Dobra, widzimy się. Ahoj. Na razie. Cześć.